Hello, hello, zobaczcie jak pięknie wygląda dzisiaj poranek. Kolejny cudowny dzień w raju. A ja znowu wspinam się na górę, żeby doświadczać tego, co mam dzisiaj zrobić, doświadczenia jakieś. Tu się moje autko ładuje, bo jak zwykle coś się dzieje z prądem. Chciałem wam sen opowiedzieć, który dzisiaj przyśnił mi się. Sen. To nie był sen. Zobaczcie, ile wody się nabrało. Jest prawie już pełny. Wystarczyłoby jeszcze tydzień takiego ostrego lania. I byłoby już całkiem fajnie. Tam powstaje nowa monokultura. Niestety. Taki będziemy mieli widok z okna. No cóż, witajcie kochani. To był niesamowity sen. W ogóle wczorajszy dzień był niesamowity. Cudowny spacer po plaży, zbieranie muszelek. To jest cudowna sprawa, że można zimą sobie pozbierać muszelki w samej koszulce, jak i teraz. Także, a mianowicie, wracajmy do snu, bo potem zapomnę. A był niesamowicie kolorowy. Sen właściwie nie trwał długo, jeżeli chodzi o czas tutejszy. Bo jakoś, nie wiem, tutaj trwało to chyba z 20 minut, a tam chyba z tydzień tam byłem. Coś takiego. A mianowicie, i odbyło się to dzisiaj gdzieś między godziną 8:30. A przed 9:00 się przebudziłem, czyli niecałe 20 minut, tak jakoś, no. Mianowicie wygląda to w ten sposób, że schodziłem jak zwykle do spiżarni w swoim domu na wsi, którego nie wchodziłem już dawno, bo tam jest jeszcze na razie nic nie ma. Ale jakoś tak wchodziłem na dół do spiżarni i okazało się, że nagle nie jestem w swojej spiżarni, tylko w jakichś katakumbach, jakichś starych. Wszędzie napisy po francusku. Domyśliłem się, że jestem gdzieś we Francji. Gdzieś w oddali było słychać duży gwar, czyli jakieś potężne miasto. Czyli podejrzewam, że mógł być to Paryż. Bo właściwie w Paryżu byłem, w Lyonie, w innych miastach, ale Paryż jest najbardziej taki tłoczny. Ale słuchajcie, najważniejsze jest to, że nie był to ten czas, w którym teraz jesteśmy. Znaczy, jesteśmy we wszystkich czasach naraz. Ale okazuje się, że wtedy wylądowałem w jakimś czasie, tak podejrzewam, bo sądząc po tych rzeczach, które tam były i jak zabezpieczone były słoiki na ogórkach i różnych innych przetworach, to myślę, że to był początek wieku XX, gdzieś 1900 rok, 1890, tak coś podejrzewam, tak czuję. Bo ta spiżarnia była w takim stylu, słuchajcie. I moja żona, bo tam oczywiście miałem żonę i dzieci. No coś cudownego. Taka wspaniała kobieta zrobiła sobie piękną spiżarnię. I były tam jedne takie drzwi, których nikt nie otwierał. Ale ja oczywiście w tym śnie musiałem te drzwi otworzyć. Okazało się, że tam było potężne pomieszczenie za tymi drzwiami. No i z początku moja żona, bo ja tam byłem właściwie tydzień czy jakoś dwa, nie pamiętam jak to wyszło. Z początku moja żona mówi, o to fajnie, powiększymy sobie spiżarnię. I pięknie, słuchajcie, mieliśmy dużo miejsca, doprowadziłem tam prąd i światło, także żeby było wszystko jasno, w miarę widoczne. I słuchajcie, tak fajnie się zagospodarowała ta przestrzeń, porobiłem tam półki, różne regały na różne przetwory, na różne rzeczy. Moja żona naprawdę uwielbiała robić różne przetwory mięsne, różne przetwory warzywne, takie gotowe właściwie dania. Na całą zimę mieliśmy mnóstwo słoików, mnóstwo różnych worków, różnych nasion, suszonych owoców, warzyw, coś niesamowitego. Po prostu niesamowita obfitość. W tamtych czasach naprawdę dbało się o to, żeby mieć w razie czego wszystko pod ręką, ponieważ nie było sklepów jako takich, a kupcy dostarczali towar w różnych czasach, czasami
w bardzo małych ilościach. Także no, tak to wyglądało w tamtych czasach. W miastach było bardzo ciężko się żyło. Lepiej się żyło na wsi. Także słuchajcie, zagospodarowaliśmy sobie tą przestrzeń bardzo dużą. Ale co się okazało dalej? Słuchajcie, powstała dziura w murze w tej nowej przestrzeni. Nie wiem, coś się usunął, kamień jakiś czy coś. I zaczęło mnie to bardzo interesować, co tam jest. Bo skoro już taką przestrzeń odkryliśmy, to co tam się może znajdować, nie? No i wziąłem kilo, łopatę, zacząłem to rozwalać. Może właśnie dlatego miałem ja tam być. Bo ja już znam te wszystkie zdobycze cywilizacji naszej, jak prąd i różne inne takie rzeczy. Ja już to wiem. I myślę, że z końca XIX wieku jeszcze jakiś facet to nie wiedziałby, że jak istnieje prąd, jak wygląda przełącznik do prądu. Wyobraźcie sobie, ja odkopałem, to było ciemno tam jak cholera. Niesamowicie ciemno. Ale moją latarką gdzieś tam namacałem po prawej stronie na murze przełącznik z prądem. Słuchajcie, w tamtych czasach przełącznik z prądem to nie był taki zwyczajny sobie przełącznik, jak teraz mamy w domach gdzieś. Dum, dum, dwa klawisze. Nie, to był taka wajcha, taka fuch i jeden góra, dół, żeby przełączyć prąd. I jak włączyłem ten prąd, to moimi oczami ukazał się potężny tunel. Potężny tunel, taki potężny, jakby teraz popatrzeć na te nasze tunele, które są pod samochodowe, autostradowe takie, pod górami na przykład prowadzone. To był właśnie taki potężny tunel. Coś niesamowitego, a ciągłość się ten tunel, bardzo głęboki, był daleki. No i oczywiście jak żona to moja zobaczyła, to co? Powiększymy sobie spiżarnię. Ale tak naprawdę na górze zaczęło się coś dziać w tym mieście. Jakieś krzyki straszne, hałasy, strzelaniny. I powoli przenieśliśmy się do tego tunelu. Całe życie przenosiliśmy tam i część zwierząt, które zakupiliśmy, hodowaliśmy tam wszystko właściwie. Te światło było takie życiodajne, słuchajcie. To nie było takie światło, jak teraz mamy. To było takie życiodajne światło. Nie wiem, jak wam to opisać, ale tam nam wszystko rosło. Myśmy tam sobie w tajemnicy przed sąsiadami sadzili różne rośliny. Różne hodowaliśmy zwierzęta. Wszystko nam tam rosło, niesamowicie. Odkryliśmy, że ziemię, którą przenosiliśmy w workach z góry, z powierzchni, i tam robiliśmy grządki takie permakulturowe, to wszystko nam idealnie rośnie, bez żadnych nawozów. Po prostu coś niesamowitego. Te światło było takie życiodajne. Myśmy się tam bardzo dobrze czuli. Czyli to musiało te światło dawać życie, tak samo jak słońce daje nam życie. No nic, chciałem wam dalej opowiedzieć, co było dalej, bo... Ja to jestem bardzo ciekawski, słuchajcie. Mówię, skoro taki tunel tu jest, piękne światło, kto to zbudował? Może jakaś inna cywilizacja, jacyś pradawni ludzie? A ja, słuchajcie, taki miałem instynkt do tego tunelu, jakbym go sam kiedyś budował. To jest coś niesamowitego, jakaś taka pamięć jest w nas. Każdy z nas ma tą pamięć, że po prostu my to wszystko pamiętamy. Że zbudowaliśmy te tunele. I w tym tunelu, słuchajcie, gdzieś po prawej stronie odkryłem garaż. Potężny garaż. Było tam mnóstwo pojazdów. Całkiem niepodobnych do nas. Nie wiem, czym one były napędzane. W skrócie mogę wam powiedzieć, że wyglądały niektóre, bo niektóre były bardzo skomplikowane, z dużą ilością rur. Ale kilka było takich podobnych bardzo do Meleksów, jak to kiedyś jeździły takie czterokołowe pojazdy na cztery osoby, akumulatorowe, gdzie można było się po parkach poruszać albo na polach golfowych, coś takiego. Tylko tam nie było żadnych akumulatorów. Tak jakby to światło dawało też życie i napęd tym pojazdom. Coś niesamowitego. Nie wiem, długo tam nie byłem, ponieważ się przebudziłem później z tego snu. Ale powiem wam tak, że całe życie tam przenieśliśmy. Że wiele osób potem przeniosło się razem z nami do tych tuneli, bo na górze było bardzo niebezpiecznie przez wiele lat. I myśmy się tam przenieśli całe swoje życie, całe swoje rodziny, dzieci. Tam żyliśmy, w zdrowiu. I prawdopodobnie tak właśnie powstało życie pod ziemią. Na nowo.
Ktoś po prostu skonstruował te wszystkie tunele, tak jakby zostawił dla nas, albo sami dla siebie zostawiliśmy to, słuchajcie. A co potem się podziało w tych tunelach, to już nie chcę wam mówić, bo sami możecie się dowiedzieć z internetu albo pomyśleć, co się tam dalej potem działo. Bo jak już masz nieograniczoną ilość życiodajnego słońca i nigdy się nie starzejesz i jesteś wiecznie młodym człowiekiem, to po prostu no dochodzi jeszcze wtedy do głosu co? No mózg, nie serce. Na początku kierowaliśmy się sercem, żeby zadbać o rodzinę, żeby wykarmić dzieci. Później wprowadziliśmy sąsiadów do tego tunelu, żeby też u niektórych uratować powierzchni, bo działo się tam coś strasznego albo planowali coś strasznego na ziemi. I nie wiem, co potem dalej, ale teraz już wiem, że my jesteśmy kreatorami wszystkiego, słuchajcie. A nie to, że teraz tu ze mną rozmawiacie i jest tak fajnie, bo możemy sobie się zobaczyć przez tą cudowną komunikację, którą posiadamy. Ale pomyślcie, że my byliśmy współudziałowcem we wszystkim, we wszystkich rzeczach, które powstały na Ziemi. Nie to, że ktoś zbudował tunele. To my zbudowaliśmy te tunele, słuchajcie. Potem coś się podziało, musieliśmy się wynieść z tej planety, albo nie wiem co. Zabezpieczyliśmy tunele, zamurowaliśmy je wejścia. Zostawiliśmy je dla siebie. Aż przyjedzie taki jeden i odkopie. I wykorzysta na nowo, do różnych celów. Na początku dobro i miłość, a potem... Także ja tym żyję już jakiś czas. I odkrywam teraz w sobie to, że ja nie jestem tylko Mariuszem. Ja byłem wszystkimi moimi przodkami już, słuchajcie. I wy też. Wszystkimi, jakie sobie tylko wyobrazicie. Nie wiem, wyobrazicie sobie dinozaury, też byliście nimi. Wyobrazicie sobie wodę, powietrze. Też byliście wodą i powietrzem, bo nadal jesteście nimi. A jak wyobrazicie sobie, że jesteście czyści i piękni i mądrzy i kierujecie się miłością, to wyobraźcie sobie, że wszystko wkoło jesteście wy. Wszystko wkoło jest dobre, piękne i kieruje się miłością, nawet jeżeli jest złe. Bo wszystko po to tu jesteśmy właśnie, żeby doświadczać. Okej, kochani, moje Wi-Fi może tego nie przetrawić. Zobaczymy, jak się dzisiaj uda. Ile osób się podpięło już, żeby coś zrobić, ta Wi-Fi. Chciałem wam tylko powiedzieć w skrócie, że bardzo was kocham. Tak jak siebie samego. Bo jesteście mną. A ja jestem wami. Każdym z was. Bez wyjątku. No. Bo ja już byłem naprawdę różnym. Różną istotą i wiem, że byłem. A pokażę wam jeszcze trochę, jak to miejsce pięknie wygląda, bo nie mogę po prostu ogarnąć tego, tej miłości, co tu wkoło się wylewa na mnie. Wszystkiego dobrego. Skupcie się teraz na tym, co się dzieje tutaj wkoło. To jest niesamowite. Wow. Hmm.